Cześć, witajcie w nowej serii z gry Star Wars The Force Unleashed. Ja jestem Sebek i niech moc będzie z wami. Zaczynamy. Star Wars The Force Unleashed. Uczeń i jedziemy. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, standardowo dla Gwiezdnych Wojen. Mogę to pominąć? Nie mogę, dobra. Chciałbym pójść w to wprowadzenie, tylko że po prostu już piąty raz zaczynam to i wyłącza mi się za każdym razem. Wyłącza. Nie patrzę, może się nie wyłączy. Może trochę więcej popatrzy. Dobra, jeszcze to jest filmik, jeszcze bez zbędnego entuzjazmu. Niszczyciele Imperium. Ale po prostu jakiś prom z Darthem Vaderem na pokładzie już leci na Kashyyyk, żeby zabić Jedi. W każdym razie te tak zwane psy, pieski, nie pamiętam jak to jest nazwa. Wiem, że jest ATAP, to jest kurczak. A oto i najmroczniejszy z mrocznych. O tak. Witaj Darcie Vaderze. Zabij go. O, nie zabił go. Myślałem, że go zabije. Kashyyyk. Ojejku, ile Y w nazwie. Łuki. Ci Chewbacca, muszę obejrzeć całą tą sagę znowu jeszcze raz. Już mi ochota naszła mnie pod tym, po obejrzeniu właśnie epizodu Gwiezdnych mitów. Pogromców mitów, który właśnie sprawdzali. Mity z Gwiezdnych Wojen. Dobrze, Darcie Vader, ale gdzie jesteś? Ojojku, ale mi to powoli chodzi. 16 FPS-ów. 12. Mam już nad tobą kontrolę? No tak, pewnie nie potrafisz biegać. Omega. Czemu on tak powoli chodzi? Czy powoli? On pewnie chodzi dostojnie. No ja nic się nie będę tego uprzeć. O tak.
Feel the power of the dark side. I proszę bardzo, jednego łuki mniej. Czy to jest kul? Siadamy pewnie. Czy można działać na wszystkich? Zniszczenia są podobne do tych w Red Faction. Co to są jakieś takie źródła? Kamehameha! Dobra, nie żyjesz. Serio, znowu? Dlaczego? Dobra, wróciłem. Teraz mam nadzieję, że nie będziemy się zacinać, znaczy wyłączać. Dobra. O, co się stało? Co tu się stało? Aha, pewnie to nie ja rozwalam drzewa, okej. Nawet Vayner nie potrafi biegać, szkoda. Ciekawe, czy Starkiller już będzie. A co to? Ohohohohoho, panie. Ale cię wzięło. Opa. No dobra, zapis, okej. Tak by wypadło, gdyby mnie zamkło. Znowu. Nie wiem, co ja robię, szczerze mówiąc. Jak się żuł... Ohohoho! Co to jest za jakiś wielki... Zastosowanie mieczy świetlnych przez twórców Star Wars było bardzo, było bardzo mądrym posunięciem. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Dlatego, że miecze świetlne po ucięciu ręki, tak samo w sumie jak laser, działa to tak, że wysoka temperatura automatycznie zasklepia rany. Co też spowodowało to, że nie musieli oni jakby martwić się tym, że ich gra jest nierealistyczna. Przez to, że właśnie nie ma krwotoków, nie ma niczego takiego. Dobra, ciebie już pewnie i tak zrobi. Dobra, jeszcze na wszelki wypadek. No nie, dobra, ty i tak już nie żyjesz. No od razu płynniej chodzi, bardzo dobrze. Hopa. Kolejny zapis. Tu się rozwala coś. Żon. O, ale mi się to podoba już. Won. Won. O. Won. Już mnie chyba z tym zaatakował. To może i nie. Duży albo mały, nieważne. Oczyszczam sobie drogę mocą. Czy jest coś przyjemniejszego? Coś do mnie strzela chyba. A może nie. Whatever. Chyba czułość musi mi się zmienić. Boink!
Jak to mówią, ding dong madafaka. Chyba będziemy skakać, tak mi się wydaje. Łuki. Kamieniu złapię cię. No, what the heck. Leć. Aha, dobra, tu są nasi. Jak klękają, przeraża. Gwiezdne wojny, to jest po prostu coś genialnego. Won. O, nie zabiło cię. No dobra. Okej, okay, już. Dziękujemy panu! Boże, jakie to jest banalne, jakie to się banalne. Jestem gdzieś. I wiezie mnie winda. No normalnie Darth Vader jest genialny. Najmroczniejszy z mrocznych. Dobra, wejdźcie tylko w mój cel. Musisz liczyć na siebie, nie na Dartha Vadera. O, gdzie uciekasz? Nie wiem, co się dzieje. Chciał się popisać w sprawnym przewrotem, ale oczywiście dostał się pod miecz świetlny. Co trochę utrudniło mu zabawę. A co oczo to za łuki? Jeden cię z mieczem, what the heck. No chyba, że tylko taki prolog. Okej, okay, dobra, jednego przejścia już nie ma. Mam nadzieję, że z tym się nic nie stało. To jakieś łuki, ale one skaczą fajnie. Ho, 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 chyba cię ściąłem w locie, przyjacielu. Jakieś takie, coś tam w mnie. Cios przez plecy. Dziękujemy panu. Nie spadnij tylko mi w standardzie, Vaderze. Boże, Elej tu leci. Nie ma skakania. Nie na moim przyjęciu. Nie ma skakania na moim przyjęciu. Byłeś szybki, ale nie zbyt.
Dobra. Come on, come on. To se polatałeś, kolego. Ale wiedzę, albo to są refleksy świetne, albo mam jakąś dziwnie pogiętą pelerynę. Dobra. Ktokolwiek tam jest, I'm coming for you. Asasyn! To jest asasyn! A skąd on się wzięło? Asasyn! Ho, ho, ho! Quick time event. Chciałem go rzucił w jakieś drzewo, super. Muszę zabić, ale nie, mam już tej swojej szaty asasyna fajnej. A tu się. Oho, ale triki. Nie był cały. Nie wiem, nie jest. A co on? O ho ho! Jak we mnie cisnąć? To był miotan teraz. Fajna zabawa. No nie, znowu się aktywuje. Teraz gdzie on rzuci mi myśli? Au! Won. A ta kamera pojedynku jest zrąbana. Zbuntowany Jedi. Ale scena. Znowu jest asasynem. Quick time event. Okej, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym wyrzuciło mnie z gry i znowu filmik ze zbuntowanym Jedi. To wygląda jak asasyn. Where is your master? The dark side has clouded your mind. You killed my master years ago. Then now you will share his fate. Galen Mark. A son. Run! Jaki to jest wielki miecz? Z
zabił szturmowców, żeby ochronić małego Galena Marka. Come with me. More will be here soon. Ale to dziecko musi mieć mieszane uczucia. You were weak when I found you. Now your hatred has become your strength. No, tak otępiało. Dark side is your ally. Rise, my apprentice. What is your will, my master? Your training is nearly complete. It is time to face your first true test. Pierwsze zabójstwo Jedi. Yes, Master Ram Koto. He is attacking a critical Imperial shipyard. Destroy him and bring me his lightsaber. I shall leave at once, Master. The Emperor cannot discover you. Leave no witnesses. Kill everyone aboard, Imperials and Copa's men alike. As you wish. Everybody. Kill everybody. Obi-Wan Kenobi? To jest ten jego robot! Tak! Ah, master! Another excellent duel! Proxy, you did catch me by surprise. I haven't fought that training program in years. I thought you'd erased it. I hoped that using an older training module would catch you off guard and allow me to finally kill you. I'm sorry I failed you again. I'm sure you'll keep trying. Yeah, but do me a favor. Don't ambush me either. Oh, Julio Eclipse. Yes, your new pilot has finally arrived, Master. Accessing Imperial records. Captain Juno Eclipse, born on Coralite, where she became the youngest student ever accepted into the Imperial Academy. Decorated combat pilot with over 100 combat missions, and commanding officer during the bombing of Kallus. Hand-picked by Lord Vader to lead his Black Five squadron, but later reassigned to a top-secret mission. Is there a psychological profile in there too? Actually, yes. But it's restricted. Oh, Master, I can tell you she's going to be impossible to reprogram. Do you know why you're here? Yes. My orders are clear. And keep your ship running and fly you wherever your missions require. Did Vader tell you that he killed our last pilot? No. But I can only assume that he gave Lord Vader good reason to do so. I will not. Well, let's hope so. Może robi to samo co ona. What have you done to my ship? Tak, on idzie tak samo jak ona! I've taken the liberty of upgrading the Rogue Shadow sensor array. Serio, TS? You don't need to know anything about my missions except where I'm going. I need to jump to Nar Shaddaa, and you handle that. Hello? Of course. Hey. No to się zapytam za chwilę. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, wracam już. Przepraszam za telefon, ale nie spodziewałem się go. Mnie na pokładzie się nie otrza, mi strzymamy to samo mi głową, muszę powiedzieć swoje imię, nie mam mocy. Planować kasę różnych modułów, które są polecenia Lorda Vadera, problem na wszystkich modułów wiąże do swojej śmierci, podobnie jak ja. Super! Chwyt to jedna z podstawowych narzędzi mocy, ale nie przytrzymaj. Tego już się nauczyłem. Przemieścić podany przedmiot w przód, w tył oraz w lewo i w prawo. Dobra, zwróć uwagę. Użyj, aby przemieścił. Oraz w lewo i w prawo. O tak! Miecz trzymany w do tyłu. Znakomicie, mistrz. Chwyt mocą. Nie wiem, czy miałem to tak zrobić. Ale dobra. Dobra.
Raz pokażę. Będę już tym owcu wspominać i przewrócić. Co tu się? Ja go zabiłem. Jeb. Nie mogę rzucać szturmu. Moc mi się kończy. Jeb. Ale ta moc jest genialna. Dobra, ja się muszę naładować. Nie o to chodziło. Jeb. Gdzie to jest? Gdzie jest moja zabawka? A tu jest. What to ci buci? Jeb. Dobra. Okej. Okay. Myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Także tu jest jeszcze filmik oczywiście, to go obejrzymy, a potem kończę. Nie wiem, czemu lekarzy się to stronę. Proxy, give me the time. According to Imperial records, General Kota was a respected general in the Clone Wars. You're hunting Jedi. I bring Darth Vader's enemies to justice. Now so do you. Master Kota was a military genius, but felt that clone soldiers were unfit for battle. Instead, he relied on his own militia. On nie ma oczu, albo jest niewidomy. No clones in his squad when Order 66 was issued. And after Order 66, he vanished. Official Imperial records actually claim he's dead. Why come out of hiding and attack the Empire now? He wants to be found. Then we're walking into a trap. How many pilots have you lost before me? 7. Excellent. Coordinates for Nar Shaddaa are locked. Nar Shaddaa. Prepare for lightspeed. Lock down the command center and get that hologram projector up and running. Yes, sir. Tell all squads to fan out and funnel any opposition towards us. Explosive charges on levels 2, 5, and 12, just like we planned. General Kota. He's here. I've finally drawn you out of hiding. Lower the containment field on Hangar 12 and tell the men to get into position. Yes, General. Oczywiście czytanie książki Moc Wyzwolona, teraz to wszystko zaczyna się przypominać. Eclipse to Starkiller. I'll be moving the Rogue Shadow out of firing range while you attend to your mission. The onboard scanners should be able to track your movements. I'll provide whatever intelligence support I can via your comlink. Captain Eclipse, out. Artudito! Jakiś inny Artu! Chodząca lodówka! I inny typ Artu! Dobra, ja się tutaj zbyt cieszę, jak dziecko jakieś głupie, także... Na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie! Omega. Omega, ile to jest interfejsu? Ho, 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 ho! Ho, 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 błyskawica, jeszcze tego nie ma, a ja chcę już błyskawicę. Mieć świetny. Czerwony. A, dodatkowy kryształ. Fioletowy, żółty, zielony, niebieski, jakieś takie łololo. Natomiast stroje. A, czyli mam nadzieję, że punkty, że moce poziom mocy powiększa się wraz jak z nich korzystamy. Lock statue. Wielozadaniowa zbroja bojowa. Ben Kenobi. Styl animowany. Bloku. Hrabia Dooku. Jango Fett. C-3PO. Dobra, widać, że gra sama zdecydowała, że ja mam kończyć, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie!